Moje uszanowanie. Witam wszystkich w kawiarence literackiej font. Nazywam się Kamil Prabucki i witam Was dzisiaj z północy Polski, z Trzewa. To niewielka miejscowość znajdująca się niedaleko Gdańska, a znajdujemy się w bunkrze poetów. To miejsce, które sam tak nazwałem, bo lubię tu czytać poezję. To oczywiście moje miejsce pracy. Nie tylko przy mikrofonie czytając audiobooki czy reklamy czy inne formy, ale również miejsce, w którym lubię pisać. To miejsce, w którym jest cisza, w którym jest spokój, w którym mogę się skupić na tym, co jest dla mnie akurat w danej chwili ważne. Dlatego bardzo się cieszę, że możemy spotkać się po raz kolejny w tej wspaniałej kawiarence. Dzisiaj w nieco innej formie, bo w formie dotyczącej bardziej mnie i tego, co ja mam Państwu do powiedzenia, przekazania i pokazania. A będzie dzisiaj mowa o niezwykłej książce. Nie mówię o tym dlatego, że Sara, bo taki jest tytuł tej powieści, to książka mojego autorstwa. Nie, mówię o tym dlatego, że Sara to naprawdę niezwykła opowieść. Dlaczego? Opowiem wam o tym już za chwilę. Każdy sam odpowiada za swój los, każdy sam wybiera ścieżkę. Jeśli wszystkie ścieżki prowadzą do tego samego celu, to czy możność wyboru nie jest tylko iluzją? Nie można cofnąć czasu, żeby sprawdzić, co by było, gdybyśmy wybrali inaczej.